No, analiza będzie smutna tego meczu. Zresztą powiem, że rzadko się zdarza, żeby Wisła tak szybko traciła bramki. Stało się to szybciutko, 40 sekunda, 8 minuta, 2-0. No i nikt się nie spodziewał tego. Ja myślałem, że zawodnicy jednak po tym zwycięskim meczu sobotnim pokażą się z lepszej strony. Niestety zobaczyliśmy szczególnie tą naszą dziurawą obronę, bo tak to można powiedzieć. Niestety złe ustawienie, szukanie spalonego spowodowało to, żeśmy szybko stracili bramki, a wiadomo, jak się szybko straci bramki, szczególnie z taką drużyną solidną, bo już to powtarzałem nieraz, jak Lechia Gdańska, która jest bardzo dobrze zorganizowana, która dobrze gra piłkę, rzeczywiście ten zespół zrobił na mnie wrażenie i zrobił duże postępy, porównując go z ostatnim sezonem. No, my niestety było dużo zmian. Nie wszyscy w tych zmianach się pokazali z dobrej strony. Ja myślę, że bardzo słaba pierwsza połowa z dwoma straconymi bramkami. Na pocieszenie zdobyliśmy tą bramkę. Myślałem, że zawodnicy po prostu zareagują po tym zdobyciu tej bramki z rzutu karnego. Niestety tak się nie stało. No jest smutno, opuszczamy Puchar Polski. Teraz musimy się skoncentrować na lidze. Po prostu jestem w takiej sytuacji, że w tej chwili chcę poznać wszystkich zawodników dobrze. Jest to też okazja dla mnie, ten Puchar Polski, żeby zobaczyć tych zawodników, którzy są zdrowi albo wychodzą z tych wszystkich swoich problemów zdrowotnych. No, widać, że jednak cały czas jest ten problem, że fizycznie mamy pewne problemy i to się nakłada później na naszą grę techniczną, prawda? Także tutaj nie chciałbym tutaj w tej chwili, z kogo jestem zadowolony czy niezadowolony. Ja myślę, że cała drużyna po prostu słabiej zagrała kolektywnie, żeśmy się bardzo słabo zaprezentowali. I powiem, wynika to też z tych indywidualnych naszych, jak to się mówi, zagrań. Brakowało tej świeżości, może niektórzy zawodnicy potrzebują, no tak jak na przykład Sobolewski, żeby troszkę odpocząć, ja tam Pawła też, Broszka, no wpuściłem później po 45 minutach, bo myślałem, że może ten Brożek też, Paweł, jakoś też nam coś pomoże. Ale 45 minut mu odpuściłem, żeby też sobie odpoczął troszeczkę, bo on też ma trudności takie fizyczne, żeby odzyskał tą dynamikę, szybkość. No jest niektórych zawodników, których trzeba po prostu w tej sytuacji, jaka jest pod względem fizycznym, trzeba no, regulować lepiej, no, żeby ta drużyna jednak pokazała się bardziej dynamiczna, bardziej szybsza. To, co pan powiedział, no, tego nie było widać. Tak, to jest jeden z tych zawodników, którzy przepracowali solidnie ten okres przygotowawczy. Może ma jakieś zmęczenie, muszę się zastanowić nad tym, bo też brakuje mu tej dynamiki, co miał kiedyś, ale daje mu szansę grania. Myślę, że w jakimś stopniu może odzyska tą świeżość, dlatego go czasami, jak to się mówi, zmieniam, albo czasami go wpuszczam. Także w tej chwili no jest to zawodnik, który no ma pewne problemy fizyczne, ale to nie może ze względu, że on nie przepracował, tylko jakieś zmęczenie jest. I zresztą drużyna też. Dzisiaj no właściwie Kirm prawie że nie istniał. Prawda? Raz go postawiłem na prawej stronie, raz na lewej. No szukam takich różnych rozwiązań, a szczególnie daję mu, dlatego go ściągam, żeby może rzeczywiście odświeżył się w stosunku do tej pracy, którą w tym okresie przygotowawczym robił. Bo jest taki trochę, jak to się przyklapnięty, jest taki ociężały, nie ma tej werwy i tej szybkości. Było bardzo dużo strat piłek indywidualnych, co jest zaskoczeniem dla mnie, bo rzeczywiście mamy jednak zawodników, jakbyśmy porównali indywidualnie lepszych od Lechi, niestety dużo strat, więc był problem i w opanowaniu gry, i w konstrukcji, i w wykańczaniu akcji.
A myślę tak, że tutaj w tej chwili dzisiaj jest wtorek, w sobotę gramy. No będziemy tutaj starali się coś zrobić lepszego pod względem fizycznym, ale też nie można cudów wymyśleć. Ja myślę, tutaj dużo też polegało w tej grze na tym, że było dużo strach techniczny, bo my mówimy o przygotowaniu fizycznym, że niektórzy są troszeczkę ociążali tego, ale jak zobaczyłem później tak, jak przeanalizowałem, to rzeczywiście no, technicznie żeśmy dzisiaj bardzo słabo wypadli. Dużo było strat, dużo niecelnych podań, no i to spowodowało, że po prostu myśmy musieli gonić za piłką, a nie przeciwnik. Ja oczywiście cały czas myślę o tym przygotowaniu, znaczy indywidualnym zawodniku, tym fizycznym, i mniej więcej wiemy, co będą, co potrzeba niektórym. Też zrobimy badania, sobie też niektórych zawodników. Będziemy wszystko robili, żeby tą drużynę odświeżyć, żeby ona była bardziej dynamiczna.